Z Robertem od początku było coś nie tak. W podstawówce miał opinię kujona i ominął go młodzieńczy błąd objawiający się piciem piwa czy paleniem fajek. Nie znaczy to jednak, że był wolny od używek. Narkotyzował się czymś znacznie gorszym. Miałem 14 czy 15 lat i natrafiłem na audycję w Radiu Maryja. Pierwszy raz usłyszałem coś innego niż mainstream. To było fascynujące, wyznał kiedyś. Wkrótce potem zapisał się do Młodzieży Wszechpolskiej i rozpoczął karierę działacza. W roku 2009 został prezesem Młodzieży Wszechpolskiej i był nim do roku 2013. Członkostwo w Młodzieży Wszechpolskiej to nie były rurki z kremem. Ktoś kiedyś Roberta spytał, czy był w wojsku. Odparł na to następująco. Nie, ale 13 lat służby w Młodzieży Wszechpolskiej daje więcej pojęcia o organizacji, dyscyplinie, hierarchii i walce niż dzisiejsze, dotknięte wieloma patologiami, szczątki armii. Poza działaniem w Młodzieży Wszechpolskiej był też jednym z głównych organizatorów Marszu Niepodległości. Bardzo troszczył się o spokojny przebieg marszów. Walczył z prowokacjami, takimi jak kostka brukowa. Luźna kostka brukowa była według niego zostawiona z premedytacją. Nie wolno tak kusić patriotów. Na pierwsze strony gazet trafił jednak dopiero w roku 2012. Wtedy to na Marszu Niepodległości ogłosił powstanie Ruchu Narodowego oraz wygłosił przemowę, która wielu osobom skojarzyła się z niemieckimi bądź włoskimi klasykami. Posłuchajcie jej, ale ostrzegam, że jest wyjątkowo obrzydliwa. I my chcemy zbudować siłę. Tak. Chcemy zbudować siłę. Tą siłę, którą wszyscy lewaki, liberałowie, pedały, której się boją. Chcemy zbudować polską narodową siłę. Winnicki powoli stawał się kimś znaczącym w środowisku prawicowców. W 2013 Jan Kobylański zaprosił go na Teneryfę na obchody 20-lecia swojej polonijnej organizacji. Impreza chyba się udała. Robert Winnicki po pijanemu wskoczył do morza w nocy, czego skutkiem było poparzenie przez meduzy czy coś podobnego. Taka informacja obiegła największe portale. Pochodzić miała ona z oświadczenia organizacji Kobylańskiego. Sam Robert jednak zaprzecza, żeby tak było. Choć Winnicki działał prężnie na rzecz Wielkiej Polski Katolickiej, to nie zaniedbywał nauki i kwestii zawodowych. Można powiedzieć, że był człowiekiem sukcesu. Zupełnie jak Krzysztof Bosak. Studiował politologię. Kilkakrotnie przerywał studia i ostatecznie ich nie ukończył. W prywatnej rozmowie, którą opublikowało WikiLeaks, nie krył z tego powodu frustracji. 12 mam zjazd na studiach. Kurwa, już tyle lat ich nie mogę ukończyć, że wstyd. Poza tym pracował w biurze nieruchomości, jako sprzedawca i zajmował się prowadzeniem hotelu. Pisywał też artykuły do prawicowych portali. Kiedy w 2015 dostał się do Sejmu z list Kukiza, to miał 30 lat i wykazał w oświadczeniu majątkowym 7 tysięcy oszczędności, brak nieruchomości, samochodu oraz dochody za pierwsze 10 miesięcy bieżącego roku wynoszące 6600 zł, czyli 660 zł miesięcznie. A co było potem, to już wszyscy wiemy. W 2019 dostał się do Sejmu ponownie z list Konfederacji. Obecnie jest jedną z głównych twarzy tego kabaretu. I na tym zakończę tę krótką biografię. Skupmy się teraz na jego poglądach. Robert jest posiadaczem religijnego gwoździa w mózgu. Określa się katolikiem, ale to mocno nietypowy katolik. Współczesnym katolicyzmem to on w zasadzie gardzi. W kościele szerzy się pacyfizm. Triumfuje sentymentalizm i współgrająca z liberalnymi trendami zniewieściałość. Kościół zaczął być toczony przez nowotwór liberalnego rozkładu. Kościół po II Soborze Watykańskim stacza się po antropocentrycznej równi pochyłej. Idziemy ku modelowi, gdzie ideałem chrześcijanina jest poczciwa pierdoła. Robert oczywiście brzydzi się także papieżem Franciszkiem. Nazywa go gorszycielem większym niż papież Bordzia. Wiecie, to ten papież, który miał kilkoro dzieci, organizował bankiety z prostytutkami i podobno brał udział w seksualnych orgiach wraz ze swoją córką. A kiedy niedawno episkopat Polski robił zrzutk na imigrantów, Robert prawie popluł się z oburzenia. Wstyd, episkopacie, wstyd! Liberalizm i sentymentalizm zamiast chrześcijańskiego patriotyzmu. Skoro współczesny kościół daje ciała, to co jest dobrym wzorcem? Otóż Robertowi marzy się kościół znany z czasów krucjat.
Mózgi wielu duchownych w temacie imigracji przeżarte są antykatolickim, antyeuropejskim, antypolskim humanitaryzmem. Potrzeba ducha krucjat. Winnicki ceni sobie także kościół ryzykowy. 2 lata temu był na Jasnej Górze razem z wielką rodziną Radia Maryja i wysmażył wówczas tweeta. Maryjo, królowa Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Dziś na Jasnej Górze przybyliśmy rodzinnie razem z wielką rodziną Radia Maryja. Dziękujemy za duchowe przeżycie i serdeczność ojców, współpracowników Radia Maryja oraz pielgrzymów. Ponadto Robert wielokrotnie zachwycał się bractwem świętego Piusa, czyli lefebrystami. Lefebryści to schizmatycki ruch w kościele katolickim, który odrzuca postanowienia II Soboru Watykańskiego w zakresie liturgii, ekumenizmu i wolności religijnej. Lefebryści dążą do powstania wyznaniowych państw katolickich, w których inne religie pozbawione są praw publicznych. Pewnie dlatego Robert bez żenady skandował na Marszu Niepodległości Wielka Polska Katolicka. I pewnie dlatego nie sprzeciwia się klerykalizacji państwa. W 2017, aby uczcić 100. rocznicę tzw. objawień w Fatimie, Sejm przegłosował specjalną uchwałę. Znalazły się w niej takie kwiatki jak... Poprzez przekazanie trzyczęściowej tajemnicy oraz spektakularny cud słońca, Matka Boża przypomniała ewangeliczną prawdę, że ludziom do szczęścia tak naprawdę potrzebny jest tylko wszechmocny Bóg, który stworzył nas dla siebie i pragnie podzielić się z nami pełnią szczęścia. Robert poparł tę uchwałę. Kiedy ktoś mu zarzucił, że łamie ona zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach religii, to wykonał imponującego fikołka. Powiedział mianowicie... Brak takich uchwał w przestrzeni publicznej nie jest świadectwem pluralizmu, jest świadectwem agresywnego laicyzmu. Rozumiecie? To nie tak, że takie uchwały są przejawem agresywnego katolicyzmu. To brak uchwał mówiących, że ludziom do szczęścia jest potrzebny tylko Bóg, jest przejawem agresywnego laicyzmu. Myliłby się jednak ten, kto nazwałby Roberta talibem, albowiem... Talibowie znani byli z niszczenia pomników, zabytków i wszelkich nieswoich miejsc kultu. To upodabnia ich do waszych towarzyszy z lewicowych manifestacji na jesieni, a nie do polskich organizacji katolickich, które się czymś takim nie popisują. Winnicki nigdy by nie zniszczył pomnika obcego kultu. No, chyba że chodzi o kulty słowiańskie. Wtedy jest pierwszy do bezczeszczenia i robienia sobie pamiątkowych fotek. Z tej małej kompilacji cytatów wynika, że Robert to nie jest prymusek z pierwszej ławki kościelnej. Winnicki to szurnięty tradycjonalista, dla którego współczesny kościół jest zbyt mało zacofany, który rozkleja się na myśl o krucjatach i któremu nie przeszkadza wyznaniowe państwo. Ponury obraz. Dlatego zakończę go bardziej wesołym akcentem. Otóż Robert jest znanym miłośnikiem cenzopap. Jako pierwszy polityk pokazywał je w telewizji. Ale papieża to też szkaluj, tak? Profil obrażający Jana Pawła II, porównujące go do hitlerowców, robiące jakby sobie kpiny z religii. Tak się będę bronił. Podziękuję. W 2012 Robert wołał, że chce zbudować Polskę, której liberałowie się boją. Nie był to jednorazowy wybryk. Nienawiść do liberalizmu wyrażał wielokrotnie potem. Rok 2013. Nie ma dobrego liberalizmu, tak jak nie ma dobrej gangreny. Liberalizm jest fałszem u samego fundamentu, więc dzielenie go na społeczny, obyczajowy i gospodarczy, czy jakikolwiek inny, mija się z celem. Liberalizm jest negatywny i destruktywny, bo w centrum swojej refleksji stawia wolność jednostki przeciwstawioną życiu wspólnotowemu. Co jest absurdem i aberracją, bo człowiek, jako istota społeczna, buduje swoją egzystencję i osiąga szczęście poprzez harmonijne współżycie z innymi właśnie we wspólnotach, w których przyszło mu żyć. Zwracam uwagę na to, że według Roberta dzielenie liberalizmu na gospodarczy czy inny nie ma sensu, bo jest on złem samym w sobie. Przyznacie, że to nietypowe słowa jak na kogoś, kto działa w podobno liberalnej gospodarczo partii. W 2016 Robert powtórzył tę myśl. Liberalizm jest filozoficzną, antropologiczną, polityczną i gospodarczą herezją, utopią. Nie ma dobrego liberalizmu, tak jak nie ma dobrego kanibalizmu. W międzyczasie szerował też mema, który wyśmiewał socjalizm oraz kapitalizm, zaś wynosił pod niebiosa nacjonalizm. Do tego mema jeszcze potem wrócimy. W maju tego roku Winnicki powiedział...
Krytyka polityki socjaldemokratycznej z pozycji narodowych jest równie oczywista, co krytyka liberalizmu. Zdrowy, prężny naród wykazuje postawę wspólnotową, solidaryzm, ale zarazem dba o rozwój silnych jednostek. Wychowuje swoich członków na ludzi samodzielnych, ambitnych, przebojowych, przedsiębiorczych. Tak więc Robert jasno określa się jako solidarysta, wspólnotowiec, a zatem przeciwnik liberalizmu gospodarczego. Oraz przeciwnik liberalnej demokracji, którą nazywa nowotworem. A w kwietniu miał małą spinę z Korwinem. Janusz napisał, że Jezusa ukrzyżował własny lud i dał to pod rozwagę narodowcom. Do dyskusji wparował Winnicki i stwierdził, że Jezus został sprzedany dla indywidualnego, niegodziwego zysku i dał to pod rozwagę materialistom oraz liberałom. Śmieszne też było, jak niedawno Robert polajkował mema z żółtą siłą. Libertarianizm traktujemy tak samo jak lewactwo i jego mutacje. Skutkiem przetrzymywania moczu jest głosowanie na Konfederację, bo męcen spoko. W tej sprawie aż interweniował jego kolega z partii, Jakub Kulesza, który, jako anarchokapitalista, pewnie sam poczuł się dotknięty. Polubienie podobno przypadkowe, oznajmił Kulesza. Już cofnięte. Dziękuję za zgłoszenie. Tak było, nie zmyślam. Poza tym Winnicki w 2016 głosował za 500+ i wielokrotnie bronił tego programu. W 2017 głosował za zakazem handlu w niedzielę, a niedawno poparł uszczelnienie tego zakazu. Winnicki jest w najlepszym razie centrystą gospodarczym, który tylko dla pozorów pohukuje czasem o niskich podatkach. I nie chodzi o to, że to złe. Tę część filmu dedykuję raczej korwinistom, którzy naiwnie widzą w Robercie sojusznika. Otóż nie, moi drodzy. Winnicki skrycie wami gardzi i sojusz z waszą partyjką traktuje czysto instrumentalnie. W kwestii liberalizmu warto także wspomnieć, że Robert nie ma nic przeciwko niewolnictwu. Chodzi oczywiście o pobór wojskowy. W 2019 Winnicki pojawił się u Marcina Roli. Film już zniknął z YouTube'a, ale zachował się zapis dialogu. Rola. Przydałaby się powszechna służba wojskowa, patrząc po tym, co się dzieje na ulicach Warszawy. Winnicki. Przywrócenie powszechnej służby wojskowej nie jest wykluczone. Winnicki też, wzorem Orbana, chciał usunąć z uczelni Gender Studies, który jest u nas przeważnie kierunkiem podyplomowym. No bo przecież nie może być tak, by ludzie za własne pieniądze uczyli się tego, czego chcą. I co to w ogóle za nauka z tego Gender Studies? Co innego taka teologia? W kwestii liberalizmu i wolności wspomnę też o aborcji. Wiecie, w pierwszej wersji skryptu w ogóle nie poruszałem tej kwestii. Uznałem, że każdy wie, że Robert jest zagorzałym zwolennikiem zmuszenia kobiet do porodu. I każdy wie, że tak jak cały Klub Konfederacji, Robert podpisał się pod wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przesłanki embriopatologicznej. To także dzięki niemu kobiety muszą obecnie rodzić chore dzieci, nawet tak chore, że umrą godzinę po porodzie. Tak więc chciałem to zupełnie olać jako kwestię oczywistą. Jednak zdarzyło się coś szczególnego. Otóż w dniu, kiedy nagrywam te słowa, w Sejmie odbyło się głosowanie. Głosowanie nad obywatelskim projektem, który całkowicie zakazywał aborcji, także w przypadku ciąży z gwałtu oraz zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Zrównywał aborcję z zabójstwem, przez co zarówno kobiecie, jak i lekarzowi groziłaby kara więzienia. Nawet dożywocia. Projekt odrzucono w pierwszym czytaniu, bo był zbyt hardkorowy nawet dla większości PiSu. Tylko 48 posłów głosowało przeciw odrzuceniu, czyli za dalszym procedowaniem ustawy. Wśród nich było 6 konfederatów. I tak, oczywiście, był tam też Robert. Robert chciał zmusić twoją zgwałconą siostrę do rodzenia dzieci bez mózgu w sytuacji, kiedy ciąża zagraża jej życiu. Wszechpolacy kojarzą się powszechnie z rasizmem i ksenofobią. Sam rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej mówił, że są separatystami rasowymi i czarnoskóry nie może być Polakiem. A oficjalny profil Młodzieży Wszechpolskiej mówią to jeszcze bardziej wprost. Brednią jest nazywanie Murzyna Polakiem. No ale bądźmy sprawiedliwi. Robert już wtedy nie był prezesem tej organizacji. Może stała się taka dopiero po jego odejściu? Skupmy się lepiej na wypowiedziach samego Winnickiego. Co jest waszym zdaniem najważniejsze dla Polski? Wzrost gospodarczy? Dobrobyt naszych dzieci? Czy może po prostu to, aby wszystkim żyło się lepiej? Pewnie większość ludzi odpowiedziałaby w ten deseń. Pan Robert jednak ma zupełnie inne priorytety.
Żadne problemy nie mogą przesłonić nam faktu, że zachowanie spójności kulturowej, etnicznej oraz religijnej jest najważniejszym wyzwaniem dla naszego narodu. Czyli najważniejsza jest spójność etniczna i religijna. Przetłumaczmy to z prawackiego na nasze. Najważniejsze, aby każdy był katolikiem i żeby nie było tu za dużo Hindusów, Ukraińców, a już zwłaszcza czarnych, bo mój kolega z partii do dzisiaj ma traumy. Kiedy indziej posłużył się nawet liczbami. Chcemy, żeby Polska pozostała Polską i żeby Polacy nadal stanowili ponad 90% ludności w naszym kraju. Te 90% to na pewno optymalny poziom wywiedziony z badań naukowych, a nie coś, co Robert sobie wymyślił podczas porannej dwójki. W kontekście ukraińskiej imigracji grzmiało także, że nie ma zgody na podmianę populacji. Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że ukraiński imigrant bardziej przysługuje się Polsce niż wieczny student i bumerang winnicki, który do 30 niemal nic nie wniósł do PKB, a od 6 lat utrzymuje się z pieniędzy podatników i nawet teraz nie chce mu się pracować, bo według artykułu Rzepy z sierpnia był drugim największym wagarowiczem w Sejmie. Pierwszy był oczywiście Bosak. Na Marszu Niepodległości Robert lamentował przeciwko globalnym koncernom oraz zagranicznemu kapitałowi w mediach. Powiedzieć: polska własność, polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa w polskich rękach, polskie media w polskich rękach również trzeba powiedzieć. A w Warszawie trzeba powiedzieć dzisiaj: nasze ulice, nasze kamienice! Nasze ulice, nasze kamienice to hasło kojarzone z kwestią żydowską. Pogadajmy więc o Żydach. Według artykułu z Polityki Robert usprawiedliwiał getto ławkowe. Getto ławkowe to takie samo myślenie jak to, które stoi za akcją afirmatywną w USA. Tam dąży się do tego, by wyrównać szanse czarnoskórych, których procentowo na studiach było mniej niż białych w stosunku do ogółu społeczeństwa. A w drugiej RP była nadreprezentacja Żydów, na przykład na kierunkach prawniczych w stosunku do procentowego udziału w społeczeństwie. Akcja wszech Polaków była zrozumiała i ultrademokratyczna. Getto ławkowe polegało na wydzielaniu Żydom miejsca na sali wykładowej. Nie mogli tego miejsca opuszczać. Co to ma wspólnego z akcją afirmatywną w USA? Nie wiem. Bardziej bym to porównał do segregacji rasowej w miejscach publicznych, która była w Ameryce troszkę wcześniej. W temacie getta ławkowego zawsze warto przypomnieć opowieść Ireny Sendlerowej. Irena wraz z jedną Żydówką na znak protestu nie chciała usiąść na wykładzie. Bojówkarz ONR-u szturchnął pałką jej przyjaciółkę. Dlaczego stoisz? Bo jestem Żydówką. Potem spytał się Ireny. A ty dlaczego stoisz? Bo jestem Polką. Po tych słowach Irena dostała od ONR-owca w twarz. Ale zostawmy przedwojennych patriotów i wróćmy do czasów współczesnych. 2 lata temu Winnicki wystosował interpelację w sprawie wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO polskiej tradycji palenia kukły Judasza. Palenie Judasza to zwyczaj obecny w wielu krajach. Ponoć czeski zwyczaj palenia Judasza już został wpisany na listę UNESCO. Tak przynajmniej możemy przeczytać w wielu miejscach, ale to akurat kaczka dziennikarska. W każdym razie, zwyczaj ten kultywuje się w wielu krajach. Czemu więc czepiam się Roberta? Ano temu, że w innych krajach wygląda to zupełnie inaczej. W czeskich Pardubicach Judasz przypomina słomianą kukłę. Z kolei na Podkarpaciu ów Judasz stylizowany jest na stereotypowego, współczesnego Żyda. Ma jarmułkę, pejsy, duży nohal i wygląda jak karykatura Żyda z Der Stürmer. Dlatego też polska zabawa przykuła uwagę zagranicznych mediów, które słusznie interpretują ją jako przejaw antysemityzmu. No bo to tak, jakby w Niemczech dzieciaki znęcały się nad kukłą Polaka, która miałaby za kola, skarpetki, sandały oraz reklamówkę z Biedronki w jednej ręce i harnasia w drugiej. Dla Roberta jednak pielęgnowanie antysemickich postaw wśród dzieci to piękny zwyczaj, który trzeba wpisać do światowego dziedzictwa. Czego się jednak spodziewać po gościu, który wrzeszczał pod adresem polskich polityków, że jarmułki im się zsunęły na oczy, już im przyrosły do mózgu? Albo który na propozycję zbudowania Muzeum Polskiego Hasydyzmu zareagował słowami, że Polska staje się żydowskim Disneylandem? Winnicki bronił też profesora Jasiewicza, którego wyrzucili z Polskiej Akademii Nauk za wywiad udzielony dla Focus Historia.
Według Roberta, Jasiewicz wygłosił tylko kilka niepopularnych tez i w ogóle o co ten cały raban? Jedna z tych niepopularnych tez brzmiała następująco. Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. Oj tam, nic wielkiego. Na koniec wróćmy do tego, czy Czarny może być Polakiem. Kiedyś spytano Winnickiego, czy John Godson mógłby wstąpić do Młodzieży Wszechpolskiej. Młodszym widzom tłumaczę, że pan Godson to były poseł Platformy, który pochodzi z Nigerii. Mieszka w Polsce od 93, czuje się Polakiem, pracuje jako nauczyciel akademicki, no i oczywiście świetnie operuje polszczyzną. Tak zatem Winnicki dostał pytanie. Czy John Godson mógłby wstąpić do ONR, Młodzieży Wszechpolskiej lub Ruchu Narodowego? Godson nie mógłby być w Młodzieży Wszechpolskiej, bo jest na to za stary. W Młodzieży Wszechpolskiej jest się do 30 roku życia. A młody Godson? Mogą należeć Polacy. O tym, czy ktoś jest Polakiem, decydują dwa czynniki. Po pierwsze, czy się czuje i deklaruje Polakiem? I po drugie, czy jest zanurzony w polskiej kulturze, historii i tradycji? Wydaje mi się, że pan Godson nie spełnia tego drugiego warunku. Czyli według Winnickiego Godson nie jest Polakiem, bo nie spełnia warunku zanurzenia w polskiej kulturze, historii i tradycji. Gość, który w momencie przeprowadzenia wywiadu już 20 rok mieszkał w Polsce i przysłużył się jej bardziej niż nierób Winnicki. Kto jest wrogiem Polski według Winnickiego? Na pewno lewica. No bo posłuchajcie, czego chcą ci złoczyńcy? Lewica oferuje wam, jak twierdzi, wolność. Jaka to wolność? To wolność polegająca na tym, że macie tylko pić, ćpać, palić i wolny seks. To jest cała wolność, jaką ma do zaproponowania lewica. A jaka to wolność? A poza tym? Na pewno niemiecka Antifa. Rok temu Robert straszył, że niemiecka Antifa jedzie do Polski na zaproszenie ich polskich odpowiedników. Jeszcze nie dojechała, ale dajmy jej kolejny rok. Niemcy są bardzo daleko. A poza lewicą i Antifą? Oczywiście geje. W 2012 Winnicki groził nam budową Polski, której geje się boją. Nawet co bardziej cywilizowani prawicowcy uznali to za przegięcie, dlatego potem nieudolnie się tłumaczył. Pedami nazywam aktywistów gejowskich. Rozumiem, że ktoś może mieć skłonności homoseksualne, ale to jest pewna ułomność, słabość. Ja na przykład mogę mieć skłonność do kleptomanii, ale z nią walczę. Nie mam pretensji do tych osób, które posiadając homoseksualne skłonności, starają się z nimi walczyć. Ale pedów działaczy, którzy dążą do przywilejów dla związków homo i adopcji dzieci, trzeba zwalczać. Tak zatem Robert robi klasycznego prawackiego fikołka. Nam chodzi o ideologię, a nie ludzi. Porównuje homoseksualność do kleptomanii, czyli zaburzenia manifestującego się kompulsywną potrzebą kradzieży. Powiecie, jak chłop lubi chłopa, to zupełnie tak, jakby okradał staruszki. Litościwie nie ma pretensji do gejów, którzy walczą ze swoją skłonnością, ale z tego wynika, że do tych, którzy nie poddają się takiej ascezie, już pretensje ma. Według niego homoseksualizm to choroba, którą trzeba leczyć. A homoseksualista mógłby być w waszym ruchu? Na pewno nie mógłby to być działacz homoseksualny. Rozumiem, że ktoś może mieć taką chorobę i powinien się z tego leczyć. Homoseksualizm to choroba? Tak, to jest choroba. Pewna przypadłość. Niektórzy mówią, że nie, ale się mylą. Według pana, homoseksualista powinien poddać się terapii. Przytacza też relacje rzekomych gejów, którzy, cytuję, wyszli z tego bagna. Słuchajcie, byłem przez 10, 15, 20 lat, tak? Byłem homoseksualistą, moje życie to było bagno, ale wyszedłem z tego... Nie muszę chyba mówić, że tak zwana terapia konwersywna to wał. Konsensus naukowy jest taki, że homoseksualizmu nie można leczyć i wszelkie takie próby są nieetyczne oraz potencjalnie krzywdzące. Winnicki jednak nie ma zielonego pojęcia o nauce i wiedzę o gejach czerpie od szarlatanów. W 2016 Winnicki zaprosił do Sejmu Paula Camerona, obłąkanego pseudonaukowca, który popiera prawny zakaz praktyk homoseksualnych. Cameron został wyrzucony z amerykańskiego towarzystwa psychologicznego za pogwałcenie etycznego kodeksu. Cała jego działalność to kpina z metody naukowej. Cameron wierzy, że homoseksualizmem można się zarazić oraz że można się go oduczyć. W
twierdzi też, że homoseksualiści żyją nawet 30 lat krócej. Wyszło mu tak z badania opartego na analizie nekrologów z gejowskich gazet. Z tego samego badania wyszło mu też, że lesbijki 487 razy częściej umierają w wyniku morderstwa, samobójstwa lub w wyniku wypadku. Nauka! Także Winnicki zaprosił do Sejmu obłąkanego homofoba, który bredził coś o tym, że geje nie potrafią prawdziwie kochać oraz że akceptacja dla homoseksualizmu to więcej przypadków pedofilii. Skoro Robert ma takie autorytety intelektualne, to nie powinno nikogo dziwić, że wygaduje takie głupoty. Winnicki oczywiście powiela czarną legendę o gejach pedofilach. Czy Kościół ma problem z duchownymi pedofilami? Ma. Czy źródłem problemu jest celibat? Nie. Źródłem problemu jest odejście od tradycyjnej formacji kapłanów, od dyscypliny, rozluźnienie i przymykanie oka na księży homoseksualistów. To oni w większości dopuszczają się pedofilii. Jest to wierutna bzdura. Według całego świata nauki geje nie mają większych skłonności ku pedofilii. Kiedy jeden Seba podpalił tęczę na placu Zbawiciela, Robert nie posiadał się z radości. Powiedział, że spłonął symbol zarazy. Myśli o gejach nawiedzały go także wtedy, kiedy płonęła katedra Notre Dame. Płonąca Notre Dame to symbol gasnącej Europy. Europy rosnących gejbarów i meczetów oraz burzonych pomników i kościołów. Europy bogatej pieniędzmi, ale ubogiej wiarą, zdrową rodziną, patriotyzmem i poczuciem narodowym. Odbudujmy Notre Dame! Odbudujmy Europę! Dobra, to było paskudne. Zróbmy sobie chwilę oddechu, zanim przejdziemy do kolejnego ciężkiego tematu. Wielu stałych widzów nie subskrybuje mojego kanału. A to błąd. W ten sposób możecie przegapić nowy materiał. Poza tym, kiedy widzę, że przybywa mi subów, to bardziej mi się chce nagrywać filmy. Chcesz mieć więcej filmów? Zasubskrybuj kanał. Już! A po drugie, to polecam odwiedzić mojego Patronite'a. Możesz wesprzeć kanał skromną kwotą. To głównie dzięki patronom ciągle chce mi się spędzać długie godziny na tworzeniu nowych treści. Link do Patronite'a znajdziesz w opisie pod filmem. Koniec ogłoszeń parafialnych. Przeciwnicy Roberta lubią nazywać go faszystą. Czy mają rację? Co ciekawe, nie tylko lewacy go tak nazywają. Robią to też osoby z jego środowiska. W 2013 wyciekły prywatne rozmowy lidera ONR-u Holochera. Holocher gadał m.in. z Mariuszem Gierejem. Mariusz Gierej napisał: powiedz mi, jak wy to robicie z Winnickim? Nie dyskutujecie o gospodarce? Bo ciągle zachodzę w głowę, jak mussolinista może się dogadać z takim liberałem jak ty? 10 lat temu mussolinistą nazwał go też obecny kolega z Konfederacji, Grzegorz Braun, a Robert nawet specjalnie nie protestował. No ja pana Roberta Winnickiego znam i panie Robercie, proszę się nie obrażać, jak pan jest mussolinistą, to jest zupełnie jasne. No ale wiecie, to tylko takie wyzwiska. Trzeba nam cięższych dowodów. Okazuje się, że Paul Cameron to nie jedyny degenerat, którego Winnicki zaprosił do Sejmu. W 2015 zaprosił do Sejmu także Roberto Fiore. Fiore to lider neofaszystowskiej partii Forza Nova z Włoch. Fiore nie obraża się, kiedy ktoś go nazywa faszystą. Faszyzm nazywa pięknym epizodem w historii Włoch. Głosi konieczność walki z wszechobecnymi siłami żydostwa. No i siedział w pierdlu za działalność w organizacji terrorystycznej. Albo wiecie, co to jest psi gwizdek? Psi gwizdek, z angielska dog whistle, to subtelny, kodowany język, który przekazuje wysoce kontrowersyjne treści, ale wyłapują je tylko docelowi odbiorcy, bo dla osób postronnych brzmi zupełnie neutralnie. Robert lubi sobie pogwizdać. 5 lat temu na wiecu skrajnej prawicy w Dreźnie rozpoczął przemowę słowami Deutschland erwache, czyli Niemcy, zbudźcie się. Zupełnie przypadkiem był to jeden z głównych sloganów NSDAP. Sam Winnicki oczywiście mówił, że nie miał o tym pojęcia. Pech często prześladuje Roberta. Kiedyś szerował mema, który wychwalał nacjonalizm. I znowu pech chciał, że zdrowa, nacjonalistyczna dziewoja z mema była członkinią Bund Deutscher Mädel, czyli żeńskiej sekcji Hitlerjugend. A pamiętacie reportaż TVN-u o neonazistach ze Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność? Duma i Nowoczesność śmierdziała od dawna. Prezesem był niejaki Sitas, którego w 2009 skazano za przestępstwa rasistowskie. Służby wówczas znalazły w jego mieszkaniu materiały z symbolami III Rzeszy oraz zdjęcia, na których hajlował przy bramie obozu w Auschwitz.
Stowarzyszenie organizowało też mistrzostwa w survivalu pod hasłem Przetrwać by zwyciężyć. A Przetrwać by zwyciężyć to zupełnie przypadkiem tytuł płyty neonazistowskiego zespołu Honor, na której znajdują się takie utwory jak Narodowy socjalizm albo Rudolf Hess, ostatni płomień zgasł. Ała, aż uszy bolą od tego gwizdania. W reportażu TVN-u patrioci z Dumy i Nowoczesność zorganizowali w lesie urodziny Hitlera. Wodzirejem imprezy był sam prezes Sitas. Jeden z uczestników imprezy już przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. W 2019 sąd rozwiązał organizację Duma i Nowoczesność. W lipcu 2019 rozpoczął się proces w sprawie Sitasa i pozostałych patriotów. Sam Sitas bronił się, że dziennikarz TVN-u dał mu 20 tysięcy złotych za zorganizowanie tej imprezy, ale chyba nikt inteligentny w to nie wierzy. Kaska skusiłaby go do założenia munduru SS i wyrecytowania peanów na cześć Adolfa? No ale co z tym wszystkim ma wspólnego Winnicki? Okazuje się, że całkiem sporo. Wiceszefem Dumy i Nowoczesność był Jacek Lanuszny, asystent Winnickiego, który już wcześniej wsławił się wieszaniem na szubienicy zdjęć europosłów PO. A w 2016 Winnicki złożył interpelację w obronie Dumy i Nowoczesność, bo już wtedy wokół tej organizacji krążyła prokuratura. Znowu ten cholerny przypadek. Te i inne przypadki skłoniły wielu do nazywania Roberta faszystą. Aby się przed tym bronić, przywołuje on tajną dyrektywę Stalina. W latach 40. XX wieku Józef Stalin wydał słynną dyrektywę, w której nakazał wszelkich przeciwników nazywać faszystami i w ten sposób dezawuować ich w opinii publicznej. Lewica ciągle ową dyrektywę posłusznie realizuje. Jak jednak wynika ze śledztwa użytkowników forum historycy.org, taka dyrektywa nie istnieje. Zmyślił ją Leszek Żebrowski i poza polskim internetem prawie nikt o niej nie słyszał. No dobra, ale czy sam Winnicki jest faszystą? Odpowiedź brzmi, nie wiem, ale się domyślam. Z całą pewnością jednak możemy powiedzieć, że zaprosił faszystę do Sejmu i bronił faszystów przed prokuraturą. Być może jednak Robert jest po prostu zdegenerowanym nacjonalistą. Nie trzeba być faszystą, aby być paskudą. Na przykład taki generał Franco nie jest uznawany przez historyków za faszystę. Nie przeszkodziło mu to być dyktatorem, który zaprowadził w swoim kraju terror i według niektórych szacunków zabił nawet 400 tysięcy przeciwników swojego rządu, który tworzył obozy koncentracyjne, który odbierał dzieci opozycyjnym działaczom i dawał je do wychowania małżeństwom prawackim i który, jako pobożny katolik, zakazał antykoncepcji i wprowadził cenzurę antychrześcijańskich treści. A czemu tyle mówię o tym Franco? A, no bo według Roberta, generał Franco obronił Hiszpanię przed totalitaryzmami, w tym najbardziej zbrodniczym, komunizmem. Bronił tożsamości i wiary narodu. Uchronił przed wciągnięciem w II wojnę światową. Zapewnił dekady rozwoju gospodarczego i pokoju wewnętrznego. Jego ekshumacja to barbarzyństwo. Ale koniec tej historii. Skupmy się na sprawach najnowszych. Jak Winnicki sprawuje się w Sejmie? Nie brak opinii, że Robert jest pożytecznym matołkiem PiSu. Oczywiście znajdziemy multum przykładów, kiedy głosował inaczej niż PiS. Ale ważniejsza niż ilość jest jakość. Największy problem PiSu widzę nie w tym, że podwyższył jeden czy drugi podatek, ale w jego autorytarnych zapędach. W upartyjnianiu instytucji państwa oraz łamaniu praworządności. A w tym obszarze PiS nieraz znalazł w Robercie sojusznika. W listopadzie 2015 roku PiS podjął zamach na Trybunał Konstytucyjny. Na drugim posiedzeniu Sejmu odwołano 5 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. Poza PiS-em i dwójką posłów niezależnych, za odwołaniem był niemal cały klub Kukiz15, w tym nasz Robert Winnicki. Przypomnę, że 3 sędziów Trybunału poprzedni Sejm wybrał prawidłowo. Odwołanie całej piątki było zatem bezprawne i stanowiło pogwałcenie zasad praworządności. Jednak Robertowi to nie przeszkadzało. Umożliwiło to potem PiS-owi wsadzenie do Trybunału 3 sędziów dublerów. W głosowaniach nad powołaniem nowych sędziów Winnicki był nieobecny. W czerwcu 2016, już jako niezależny poseł, Winnicki głosował za powołaniem Rady Mediów Narodowych. To ciało, które miało przejąć wiele kompetencji KRRiT i między innymi powoływać rady nadzorcze i zarządy TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.
W przeciwieństwie do KRRiT, w Radzie Mediów Narodowych mogli zasiadać parlamentarzyści. Było to zatem dalsze upartyjnianie mediów publicznych. Praktycznie cała opozycja, łącznie nawet z kukizowcami, głosowała przeciw, a Robert był za. W lipcu 2017 Sejm przegłosował ustawę o Sądzie Najwyższym. Przenosiła ona w stan spoczynku obecnych sędziów Sądu Najwyższego. Stanowisko jednak mogli zachować sędziowie wskazani przez ministra sprawiedliwości Ziobrę i zatwierdzeni potem przez KRS oraz prezydenta Dudę. Ustawa przenosiła także w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat, co było wymierzone w urzędującą prezeskę Sądu Najwyższego Małgorzatę Gerstorf. Winnicki wstrzymał się. Dudę bardzo zapiekło, że sprowadzono go do roli notariusza zatwierdzającego wybór Ziobry, więc ustawę zawetował. Zaproponował własną wersję ustawy, którą Sejm przegłosował w grudniu. Według prezydenckiej ustawy w stan spoczynku przychodziliby tylko ci sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, ale uratować skórę mógł im sam Duda. Była to wersja light poprzedniej ustawy, ale nadal celem było wyczyszczenie Sądu Najwyższego z niewygodnych sędziów. Winnicki znowu się wstrzymał. Tego samego dnia Sejm przegłosował ustawę o KRS. Zmieniała ona sposób wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie, obecnie miał ich wybierać Sejm. Skracała ona także kadencję 15 obecnych członków. Jak Winnicki zareagował na tę próbę upartyjnienia KRS-u? W ogóle nie głosował. Przeskoczmy do grudnia roku 2019. Winnicki jest już dumnym posłem Konfederacji. PiS zaś robi kolejny zamach na władzę sądowniczą. Do Sejmu wpływa ustawa o ustroju sądów powszechnych, zwana potocznie ustawą kagańcową. Ustawa umożliwiała dyscyplinowanie sędziów na podstawie takich mętnych przesłanek, jak utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W powszechnej opinii dawała ona możliwość usuwania niewygodnych sędziów. Ustawę skrytykowały środowiska prawnicze w Polsce i za granicą. Cała opozycja głosowała przeciwko, poza Konfederacją, której 10 posłów wstrzymało się od głosu, w tym nasz Winnicki. Ustawę odrzucił Senat. W styczniu Sejm przeprowadził głosowanie nad odrzuceniem weta Senatu. I mamy powtórkę z rozrywki. Cała opozycja przeciwko, wstrzymało się tylko 9 posłów Konfederacji. Winnicki tym razem bohatersko nie głosował. W kwietniu tego roku mieliśmy głosowanie nad powołaniem na Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomieja Wróblewskiego. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest dbanie o to, by prawa obywateli były respektowane przez instytucje państwowe. Rzecznikiem powinna być zatem osoba niezależna. Tymczasem Wróblewski był posłem PiSu. Dla każdego było oczywiste, że kolejna instytucja państwa po Trybunale i Telewizji Publicznej może się stać własną parodią i trzeba głosować przeciwko. Powinno to być oczywiste nawet dla konfederatów, którzy przecież ciągle uskarżają się na to, że PiS łamie prawa obywateli. Mimo to Robert głosował za wyborem Wróblewskiego na rzecznika. Wróblewski na szczęście przepadł w Senacie. Potem głosowano za wyborem Lidii Staroń. Formalnie niezwiązanej z PiS-em, ale mającej ciemną przeszłość. No i potencjalnie usłużnej PiS-owi, który sam zgłosił jej kandydaturę. Kandydatem opozycji był Marcin Wiącek. Konfederacja zorganizowała debatę kandydatów na rzecznika. Lidia Staroń olała ich ciepłym moczem i przyszedł tylko Wiącek. Mimo wszystko Winnicki znowu zagłosował razem z PiS-em. Niemal cała opozycja głosowała przeciwko Lidii Staroń, a Winnicki poparł jej kandydaturę. W sierpniu mieliśmy głosowanie nad Lex TVN, ustawą, która miała udupić największą opozycyjną stację telewizyjną. Zamiary PiSu były oczywiste. Zresztą wygadał się Marek Suski, który podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej fantazjował, że może polscy biznesmeni wykupią część udziałów TVN-u i wtedy będą mieli wpływ na to, co tam się dzieje. Każdemu, niezależnie od tego, co sam sądził o TVN-ie, powinno zależeć na tym, by PiS nie przejął kolejnych mediów. Widzimy bowiem, co PiS zrobił z telewizją publiczną i regionalną prasą. Wiemy też, na kim wzoruje się Kaczyński, na Wiktorze Orbanie, który niemal całkowicie zdławił wolność mediów na Węgrzech. Jednak Winnicki dawał sygnał, że chce głosować za. Czy wolny rynek jest celem samym w sobie, czy też jest narzędziem w realizacji interesów narodowych? Oczywiście jest narzędziem.
Czasem trzeba to narzędzie dostosować, gdy chodzi o strategiczne dziedziny życia narodowego, takie jak energetyka, czy właśnie obieg informacji. Tweeta tego otagował Lex TVN. Potem przyszło głosowanie. Winnicki jednak wraz z całym kołem Konfederacji wstrzymał się od głosu. Tajemnicą Poliszynela jest, że Robert wraz z narodowcami chciał głosować za Lex TVN, a korwiniści chcieli głosować przeciwko. Aby zachować jedność koła, wszyscy się wstrzymali. Tak to też przedstawiał na Twitterze Korwin. Mimo wszystko ten wstrzymany głos uwierał Roberta. Potem straszył, że może w drugim głosowaniu Konfederacja zmieni zdanie. Jestem coraz bliżej poddania pod refleksję koła, czy aby na pewno się powinniśmy drugi raz wstrzymywać przy powrocie ustawy medialnej z Senatu. Swoich gruźb nie miał jednak jak zrealizować, bo kolejnego głosowania nie było. W dniu głosowania za Lex TVN nie obyło się bez skandalu. Najpierw było głosowanie za odroczeniem obrad. Sejm sensacyjnie zagłosował za odroczeniem. Wyglądało na to, że PiS stracił większość sejmową. Niestety, marszałek Elżbieta Witek zarządziła wówczas przerwę, w trakcie której doszło do politycznej korupcji. PiS przekabacił na swoją stronę 3 kukizowców. Dokonano reasumpcji, czyli ponowiono głosowanie za odroczeniem i wówczas zwyciężyła strona rządowa. Reasumpcja prawdopodobnie była nielegalna. Witek zapewniała, że zasięgnęła opinii prawnych w sprawie legalności reasumpcji, ale potem okazało się, że powstały one już po głosowaniu. W obliczu tej kompromitacji opozycja myślała nad odwołaniem marszałek Witek. A kiedy kłopoty ma PiS, pojawia się Winnicki. Konfederacja jest w stanie zagłosować za wnioskiem opozycji o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, ale stawia warunki wstępne. Oczekuje od sejmowych klubów i kół pisemnego zobowiązania do poparcia ustawy Stop Segregacji Sanitarnej oraz do blokowania Nowego Ładu PiS. Takie ultimatum Robert przekazał Rzeczpospolitej. Czyli Konfederacja ustami Winnickiego postawiła zaporowe warunki. Z góry było wiadome, że opozycja ich nie spełni i dlatego do głosowania za odwołaniem Witek nie doszło. Tak oto Robert po raz kolejny pomógł PiS-owi pluć Polakom w twarz. W październiku Trybunał Julii Przyłębskiej orzekł, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją. Było to odpowiedzią na wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące pisowskich deform sądownictwa. Ruch ten nazwano prawnym polexitem. Jak na to zareagował Winnicki? Trybunał Konstytucyjny orzekł, co oczywiste. Najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja RP. Organy Unii nie mogą działać poza zakresem, na jaki państwa zgodziły się w traktatach. A dosłownie parę dni temu napisał, że sędziowie, którzy wzięli udział w, cytuję, wiecu politycznym Tuska, powinni zostać usunięci z urzędu. Chodziło o konwent Komitetu Obrony Demokracji. Roberta bardziej boli to, że niektórzy sędziowie popierają ruch walczący o praworządność, niż fakt, że w takim trybunale zasiadają partyjne miernoty w rodzaju Piotrowicza czy Krystyny Pawłowicz. Oto przykłady tego, jak Winnicki pomagał PiS-owi psuć państwo. Na pewno nie wszystkie. Czasem Robert otwarcie głosował za ustawami, które godziły w praworządność i trójpodział władzy. Czasem się wstrzymywał lub w ogóle nie głosował, mimo że większość opozycji głosowała przeciwko. Czasem zaś chwalił przewały PiS-u werbalnie. Były oczywiście przypadki złych reform, kiedy głosował przeciwko. Jednak przypadków odwrotnych było na tyle dużo, że możemy śmiało zakwalifikować go jako pożytecznego Matołka Kaczyńskiego. Aby film nie był tak jednostronny, powiem na koniec parę miłych słów pod adresem Roberta. Winnicki ma najzdrowsze podejście do Korwina w całej Konfederacji. Często wali go po łbie i pewnie go po prostu nie lubi. Już 10 lat temu w rozmowach opublikowanych przez Wikileaks dało się zauważyć antypatię. Holoher, dorzucisz mi newsa na główną narodowców? Winnicki, cześć, o ile nie będziesz promował Korwina. W maju 2014 udzielił wywiadu dla Onetu i przejechał się po Korwinie jak po burej suce. Dziennikarz, jak powinien zareagować dżentelmen, słysząc takie zdanie z ust 71-letniego faceta? Dla dżentelmena większą hańbą jest picie wina z gwinta niż zgwałcenie kelnerki. Winnicki, jeśli to zdanie zostałoby wypowiedziane w obecności kobiety, a jeszcze nie daj Boże kelnerki, to powinien dostać za to po gębie.
A jeśli jest to wyłącznie taki żart w męskim gronie, to przynajmniej trzeba by kategorycznie zwrócić mu uwagę, że to żart bardzo niestosowny. Dziennikarz. Autorem tych słów jest Janusz Korwin-Mikke, który zapytany ostatnio przez Monikę Olejnik o to, czy kobiety jego zdaniem chcą być gwałcone, odpowiedział: kobiety zawsze udają, że pewien opór stawiają i to jest normalne. Donald Tusk określił tę wypowiedź jako przestępstwo. Winnicki. Nie wiem, czy to zdanie jest przestępstwem, jest typową, nieelegancką, korwinistyczną niefrasobliwością. Bez taktu, z pogardą o kobietach. Korwin mówi te rzeczy właśnie po to, by wzbudzić reakcję Tuska. Służy to jałowej dyskusji, w której wartości tradycyjne są utożsamiane z pogardą wobec kobiet czy traktowaniem ich wyłącznie jako obiekty seksualne. Problem Korwin-Mikkego polega na tym, że zamiast podkreślać bogactwo różnic, on uprawia klasyfikację, w której ktoś stoi wyżej, a ktoś niżej. Poniża kobiety. Jego opowieści w tym względzie to element teatrzyku. Prawo wyborcze powinno przysługiwać kobietom. Należy mówić otwartym językiem, pozbawionym politycznej poprawności, ostrym, ale znać granice dobrego smaku i kultury wobec kobiet. Ja stylu Korwin-Mikkego zdecydowanie nie podzielam. Nie będąc zwolennikiem mówienia okrągłych słówek, nie uważam, że funkcją polityka antyestablishmentowego jest wyłącznie showmańskie szokowanie, a Korwin-Mikkemu tylko o to chodzi. A jeśli chodzi o sprawy bardziej aktualne, to niedawno Korwin bredził, że Putin nie ma nic wspólnego z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią. Pod jego tweetem odezwał się Winnicki. Panie Januszu, pan się zdecyduje, czy prawdą jest to, co pan mówił od dłuższego czasu, że Łukaszenka jest już całkowicie podporządkowany Moskwie, co jest oczywistością, czy to, co pan dziś napisał? Jeśli to, co pan dziś napisał, oczywiście nie ma pan racji. Rosja gra tu swoją grę. Winnicki nie jest też takim denialistycznym nieukiem jak Korwin. Otwarcie mówi o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi. Pomijając kontekst przechodzących nawałnic, nie wiem jak ludzie mający więcej niż 30 lat mogą nie dostrzegać, pomijając dowody pomiarowe, czegoś co widać gołym okiem. Że rozkład temperatur, opadów i innych zjawisk atmosferycznych zmienił się zauważalnie tylko za naszego życia. Oczywiście nie możemy oczekiwać od niego za wiele. Wprawdzie uznaję fakt ocieplenia, ale wciąż gada bzdury o tym, że co do przyczyn, to w sumie możemy jeszcze dyskutować. Po prostu nie rozumiem ludzi, którzy za punkt honoru przyjęli sobie negowanie zmiany klimatycznej. Dyskusja co do jej przyczyn oraz wniosków politycznych czy gospodarczych to inna sprawa, ale samo negowanie zachodzących zmian klimatu staje się coraz bardziej kontrfaktyczne. No nie, Robert. Dyskusja co do przyczyn ocieplenia już dawno się w gronie naukowym zakończyła. Przyczyną obecnego ocieplenia jest człowiek. Podsumowanie będzie krótkie. Winnicki jest jedną z najohydniejszych postaci w Konfederacji. Jeśli ktoś obejrzał ten film do końca, a mimo to dalej chce głosować na tę partię, to nie ma już dla niego ratunku. Podziękowania dla moich patronów. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, link do Patronite'a znajdziesz w opisie pod filmem. Znajdziesz tam także namiar na mojego Twittera i Facebooka. No to co? Papatki!